Wykonujemy zabieg endoprotezoplastyki stawu łopatkowo-ramiennego, endoprotezoplastyki odwróconej. U pacjentki 69-letniej, która przebyła złamanie bliższego odcinka kości ramiennej 2 lata temu. Zabieg jest wykonywany z powodu martwicy pourazowej głowy kości ramiennej. Jest to jedna z częstszych przyczyn wykonywania tego zabiegu. Endoprotezoplastyka barku jest zabiegiem coraz powszechniej wykonywanym wśród pacjentów, którzy prezentują przede wszystkim zmiany pourazowe, degeneracyjne stawu ramiennego. Jest ona zabiegiem przewidzianym przede wszystkim dla pacjentów współpracujących, dla pacjentów, którzy przedstawiają wysokie wymagania wobec swojego funkcjonowania i przede wszystkim mają duży problem z bólem, który występuje często po tego typu zabiegach operacyjnych i ograniczeniach ruchomości, które są związane z operacjami w tym stawie. W tym zabiegu wszczepimy rozległy implant stawu łopatkowo-ramiennego u pacjentki. Jeden element jest szczepiany w panewkę łopatki, drugi element jest szczepiany w bliższy koniec kości ramiennej. Oba są łączone ruchomym połączeniem i zapewniają funkcjonowanie stawu ramiennego bliskie takiemu, jakie było przed zabiegiem operacyjnym. Czas leczenia i czas rehabilitacji po takim zabiegu operacyjnym to około 2-3 miesiące. Tutaj współpraca z fizjoterapeutami jest bardzo, bardzo ważna. Także wykonanie tego zabiegu operacyjnego i dbałość o wszystkie elementy, przyczepienie wszystkich mięśni na miejsce, zachowanie odpowiedniej geometrii stawu jest bardzo, bardzo istotne. Jest to zabieg dużo bardziej wymagający niż endoprotezoplastyka stawu biodrowego czy kolanowego. Dużo mniej ortopedów wykonuje taki zabieg operacyjny. Natomiast jest on coraz powszechniej wykonywany. Wyniki tych zabiegów są coraz lepsze i pacjenci są dzięki temu coraz bardziej zadowoleni.